Witam. Było top 10 moich ulubionych postaci, więc teraz postaram się wam przedstawić 10 według mnie najbardziej wkurzających postaci w Naruto. Nie było mi łatwo zrobić tą topkę, ale się udało. Zapraszam. Miejsce 10. Kankuro. Umieszczam go na tym miejscu z tego względu, że nigdy mi się nie podobał. Walki z jego udziałem nie były dla mnie ciekawe, a w dodatku sposób, w jaki maluje twarz, nie podoba mi się. Miejsce 9. Deidara. Wiem, że wiele osób bardzo go lubi, natomiast mi ciężko powiedzieć dlaczego. Był bardzo pewny siebie, co osobiście w tym wydaniu kompletnie mi się nie podobało. Miejsce 8. Neji. Szczerze mówiąc, w późniejszym czasie Neji stał się taką strasznie postacią neutralną i nawet jego śmierć tego nie zmieniła. Mam wrażenie, że bardzo mała część osób się przejęła z tego powodu, natomiast w pierwszym Naruto denerwowała mnie jego ideologia i pycha, że jest taki super i nikt mu nie podskoczy. Miejsce 7. Kurotsuchi. Postać niezwykle denerwująca. Nie wiem, po co jest w ogóle dodana w anime. Wiecznie naburmuszona i strasznie nieciekawa osoba. Wkurza mnie szczególnie w Boruto jako Kage. Miejsce 6. Kiba. Nie wiem jak wy, ale ja strasznie nie lubię Kiby. Wkurzał mnie i w pierwszej, i w drugiej, i w trzeciej części anime też mnie wkurza. Uważa się za super silną postać, mimo tego, że nie jest jakiś dobry, przynajmniej w moim odczuciu. Miejsce 5. Danzo. Tego pana chyba nie lubi bardzo, bardzo dużo osób, co oczywiście jest popchnięte czynami, jakich dokonał w pokroju akcji z Shisuiem, którego duża część lubiła, pomimo tego, że wystąpił w anime dosłownie w kilku odcinkach. Był postacią niezbyt honorową, mimo tego, że na takiego właśnie się kreował. Miejsce 4. Ebisu. Niektórzy mogą zapytać, kto? No właśnie. Jest to postać całkowicie niepotrzebna. Po pierwsze, niczym szczególnym się nie wyróżniał i według mnie to był nawet gorszy od Iruki pod względem siły, mimo tego, że kreował sam siebie jako postać, która jest najlepszym Joninem. Miejsce 3. Konohamaru. W pierwszym Naruto nie cierpiałem tej postaci. Starał się przypodobać Naruto za wszelką cenę i do tego był strasznie upierdliwy. Nie podobał mi się aż do Shippudena, gdzie troszkę wydoroślał i był całkiem fajną postacią. W Boruto to jest jeszcze ciekawsze i na szczęście całkiem często jest pokazywany. Miejsce 2. Sasuke. Przez całe pierwsze Naruto i ponad połowę Naruto Shippuden strasznie nie lubiłem Sasuke. Mimo tego, że był postacią bardziej przyziemną niż Naruto, po prostu odpychała mnie jego osoba, co kompletnie odmienia się w Boruto, gdzie bardzo go lubię. Miejsce 1. Sakura. To chyba nie zdziwienie, Sakura jest po prostu irytująca, tylko płacze i płacze, po czym nic nie robi i nadal płacze. Nie bez powodu jest jedną z najbardziej nielubianych postaci w tym anime. Niektórzy mogą ją lubić, co oczywiście jest ok. Dajcie znać w komentarzach, jak wygląda wasza topka najbardziej nielubianych postaci w uniwersum Naruto. Zapraszam do innych topek i trzymajcie się, na razie, cześć!